Na ring zostaje tylko Adam Opiało i Rafał Majewski. Wielki rewanż przed rokiem. Rafał Majewski uznany zwycięzcą w oczach sędziów, w oczach fanów niekoniecznie. A więc Adam Opiało po zwycięstwie w Ostrołęce na Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów 19 podczas 20 edycji dostaje szansę rewanżu. No i zobaczmy, co przez rok poprawił ten młodzieniec z Giżycka, bo wydaje się, że przede wszystkim poprawił sylwetkę, bo mocno odchudzony jest reprezentant Łuczek Box Giżycko-Mańkut w starciu z 45-letnim Rafałem Majewskim, który jeszcze nie ma dość. Rafałem Majewskim, przedsiębiorcą, innowatorem, który ostatnio postanowił leczyć ludzi dźwiękami gongu. Więc stara chińska medycyna, zaczynamy dość mocno. Majewski, klasyczna pozycja. Reprezentant Łuczek, bo Łuczek Box Giżycko odwrotna. No i widzimy to ja korpus Majewski. No nie jest to może najwyższy zawodnik niepokonany na ringach Kurpiowskiej Kuźni. Przecież zawsze rywalizuje z zawodnikami, którzy są u niego przynajmniej dwie głowy wyżsi. A więc walka złopiało z zawodnikiem o podobnych warunkach wcale do aż tak trudnych nie będzie należeć, ale reprezentant Giżycka ma jeszcze inne atrybuty w swoim rękawie, inne asy znajdują się w nim, jak chociażby niesamowita szybkość, celność. Rok temu wypompował się w pierwszej rundzie Łopiało. Pierwszą rundę całkowicie zdominował Majewskiego, później osłabł. Teraz widzimy, że nieco rozważniej podchodzi do tego pojedynku Adaś Łopiało. No, próbuję przymierzyć teraz na lewą rękę, złapać Majewskiego. Dobry prawy teraz Adasia. Dochodzi celu Majewski przy linach. Piękny prawy teraz weterana, fenomenalna kontra w wykonaniu Rafała. I jeszcze raz. Piękny lewy teraz w wykonaniu reprezentanta Żoliborskiej Szkoły Boksu. Jest prawy, tam chyba pierwsza krew pojawiła się już pod nosem Adama Łopiało. No, Łopiało nie przytykuje się, to jest, doszedł prawy, złapał przeciwnika na chwilę równowagi. No nie ma krwi jeszcze pod nosem Adama Łopiały, ale rusza teraz do przodu reprezentant Box Łuczek Giżycko. Nieco akcji w klinczu. On chyba trochę za dużo barnacle boxing ostatnio się oglądało zawodnikom. Piękny prawy teraz na korpus. Jeszcze raz trafia Majewski. Rusza do przodu teraz reprezentant Łuczek Box Giżycko. Odpowiada Majewski. No szuka, poluje na tą kontrę reprezentant Warszawskiej Szkoły Boksu. Może Żoliborska Szkoła Boksu to jest klub, który prowadzi Jacek Dmowski. No, co by nie powiedzieć, już utytułowany szkoleniowiec, specjalista wszystkim od boksu kobiet. Miał pod swoją opieką chociażby nawet Ewę Brodnicką w pewnym momencie, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o te talenty boksu olimpijskiego, to warto wspomnieć Jessica Żelazko czy Oliwię Toborek. 10 sekund do końca rundy pierwszej, jeszcze rusza Łopiało, dobry prawy. I koniec rundy pierwszej. Za moment rozpoczniemy rundę drugą rewanżowego starcia Kurpiowskiej Kuźni Mistrzów pomiędzy Rafałem Majewskim, narożnik niebieski, i Adamem Łopiało, narożniku czerwonym, czyli starcie Żoliborskiej Szkoły Boksu z Łuczek Boxing Team Giżycko. No i zobaczymy, co w drugiej rundzie pokaże nam Łopiało. Dobrze, rusza teraz Majewski, kolejna seria reprezentanta Warszawy. Próba prawego prostego, ale zabrakło centymetrów w Łopiale. To teraz szachów, próba trafienia lewym krzyżowym Adama Łopiały. Jeszcze tutaj Sędzina Sękowska zwraca uwagę młodemu zawodnikowi z Mazur, że nie do końca powinien
bić przed ramieniem, wewnętrzną częścią przedramienia, czy też nasadą. Dobre prawe Majewskiego, który teraz zmienił nam pozycję na odwrotną. 45-latek trenujący w Warszawie. Jest prawy. Jest prawy, jest prawy teraz. Łopiało, przyspiesza. No trafił, zasłonił się tam za podwójną gardą Majewski. No widzimy szeroko otwarte usta Majewskiego, jakby stracił kompletnie siły zawodnik żoliborskiej szkoły boksu, a Łopiało jeszcze jest bardzo świeży. Zawodnik Łuczek Boks Giżycko. Trafia teraz, cały czas presję wybiera. Łopiało, teraz trafił kilkoma ciosami. Ratuje się klincze Majewski. No tam niewiele brakowało, żeby ręką czy też nogą Majewski dotknął maty. Widzimy, już mocno zmęczony jest zawodnik z Warszawy. Pierwsze liczenie, a więc Adam Łopiało już powoli nadkrusza ten twardy orzech do zżywienia, jakim jest Rafał Majewski. No wyczerpany jest reprezentant żoliborskiej szkoły boksu. No zobaczymy, czy będzie dopuszczony do kontynuowania pojedynku. Koniec, a więc Adam Łopiało zwycięża w drugiej rundzie przez TKO na skutek niemożności kontynuowania walki przez Rafała Majewskiego. Przez TKO.